Dzień dobry! 9 lutego 2019 roku Natalia Maliszewska w pierwszy dzień zmagań w Pucharze Świata w Turynie na dystansie 500 metrów zajęła drugie miejsce i to pozwoliło jej na zwycięstwo w całej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 2018-2019. Ogromny sukces. Dzięki temu Natalia Maliszewska dołączyła do grona takich gwiazd polskich sportów zimowych jak Adam Małysz, Justyna Kowalczyk, Kamil Stoch, Zbigniew Brudka. Należy podkreślić, że każdy z tych Zawodników, których wymieniłem, no i oczywiście no, jedna zawodniczka jest na Kowalczyk, każdy z nich zostawał multimedalistą olimpijskim i tego samego, także medalu olimpijskiego, jak najbardziej, z całego serca życzę Natalii Maliszewskiej, ale nie można nakładać na niej zbyt dużej presji, ona pewnie na siebie też nakłada dużą presję, ona pewno chce tego medalu, mówi o nim, mówi, razem z trenerką mówią często o medalu. Na następnych igrzyskach olimpijskich w Pekinie, ale my kibice nie nakładajmy tutaj dodatkowego stresu, dlatego że to jest naprawdę trudny sport, tutaj dużo się dzieje, naprawdę na ostatnich metrach można przegrać zawody, można naprawdę tutaj należy się skupiać, należy być skoncentrowanym przez cały czas trwania wyścigu. Ale należy już od razu podkreślić, że Natalia Maliszewska. I dzisiaj stała się jedną z największych gwiazd w historii polskiego sportu, polskich sportów zimowych. Ogromny sukces, bardzo się cieszę. No, naprawdę, i na pewno warto śledzić to, co będzie działo się jutro, bo to przy okazji było kolejne podium Natalii Maliszewskiej w tym sezonie, i a może jutro będzie, będzie następne. Także cieszymy się, trzymamy kciuki. To wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.